Cześć, ja mam na imię Ewa i mieszkam w Sydney już od 11 lat, pochodzę z Dąbrowy Górniczej. Pomysł Australia zrodził się już praktycznie w szkole średniej, bo oboje wtedy z Irkiem, obecnym moim mężem, planowaliśmy wyemigrować gdzieś, a byliśmy żądni przygody. I po prostu zakochaliśmy się w Sydney. Zaczęliśmy trochę czytać o Sydney, kupiliśmy parę książek, przewodników. Jak zaczęliśmy zdobywać trochę więcej wiedzy, to byliśmy kompletnie zakochani. Ja jestem muzykiem z wykształcenia, więc jak zobaczyłam Opera House, zaczęłam o niej czytać, to stwierdziłam, że to jest moje miejsce pracy przyszłe. I troszkę się spełniło, bo teraz akurat tutaj koncertuję w Operze regularnie, co roku. I tak to już się zaczęło. Skontaktowaliśmy się z biurem Alvin House w Katowicach i poszliśmy po pierwsze informacje, bo wiadomo, jest to skomplikowany proces, jest to długi proces, to trzeba, wiadomo, zaplanować. Także dostaliśmy wszystkie możliwe informacje, których potrzebowaliśmy, trochę zaczęliśmy planować i finansowo, i wiadomo, prawnie. Pamiętam jak za mgłą trochę, ale pamiętam, że na pewno było bardzo dużo przeżyć, zobaczenie Sydney na żywo, Opera House i całego miasta i zderzenie się z nową kulturą, z wiadomo różnymi tutaj nacjami i ze wszystkim nowym właściwie, z klimatem i z przyrodą. To był duży szok emocjonalny, byliśmy zakochani od pierwszego momentu. Regularnie się widywałam w biurze z pracownikami i absolutnie, było to bardzo pomocne. Dzięki firmie tu jesteśmy, prawda? Ponieważ wiadomo, jak daleko jest Australia z Polski. Nie byliśmy w stanie wielu informacji jakby zdobyć z internetu, wtedy jeszcze internet dopiero się rozwijał, więc nie było tyle informacji co dzisiaj, więc dzięki firmie właściwie cały ten proces się zaczął. Zdobyliśmy doświadczenie, jak zdobyć wizę, jak właściwie zapisać do szkoły, jak to zaplanować finansowo. Wiadomo, to jest duże przedsięwzięcie, także jesteśmy bardzo wdzięczni za współpracę z Alvin House. Marzenie było sprecyzowane dosyć wcześnie. Ja wiedziałam, że ja chcę przyjechać tutaj, żeby grać, żeby mieć do czynienia z muzyką. To było moje wykształcenie z Polski. Ja skończyłam w Polsce Akademię Muzyczną, więc ja nie chciałam zmieniać zawodu. Chciałam tutaj przyjechać, żeby spełniać się dalej w muzyce. Na początku było ciężko, potrzeba było się nauczyć języka. A wiadomo, żeby uczyć tutaj, tak jak teraz uczę fletów w szkołach, to mi zajęło troszeczkę czasu, żeby się poczuć pewnie w angielskim i żeby się swobodnie komunikować. No a później krok po kroku po prostu chodziłam na różne spotkania w sprawie pracy, poznawałam innych muzyków, grałam dużo recitali, miałam kontakt z konsulatem polskim. Także krok po kroku starałam się do tego marzenia dążyć, żeby tu grać. Z mojej perspektywy, z mojego doświadczenia patrząc, trzeba się dobrze sprecyzować. Trzeba wiedzieć, co to jest, co człowiek chce osiągnąć. To jest najważniejsze. I stąd zacząć. I po kolei, dzień po dniu, kroczek po kroczku, po prostu planować do przodu. Nie oczekiwać jakichś wielkich sukcesów z dnia na dzień, ale po prostu konsekwentnie do nich dążyć. I, no i zobaczyć po prostu, jak co życie przyniesie. Wiadomo, są różne zwroty sytuacji, czasami człowiek musi troszkę zmienić swoje plany, ale koniec końców, jeżeli ma się ten swój cel przed oczami, to uważam, że każdy może go osiągnąć. Generalnie jesteśmy zadowoleni z tego, jak nasze życie wygląda teraz. Mamy przepięknego synka, mamy bardzo komfortowe życie tutaj, jesteśmy szczęśliwi, mamy okazję odwiedzać rodzinę w Polsce. Właściwie no, nie mamy powodów, żeby jakkolwiek się zastanawiać, czy podjęliśmy dobrą decyzję, czy nie. Wydaje mi się, że jakąkolwiek w życiu się podejmie decyzję, trzeba konsekwentnie do niej po prostu dążyć.